Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Amazonka jest jedną z najdłuższych rzek świata. Istnieje spór, która rzeka jest najdłuższa. Nil czy Amazonka, ale ma ona prawie 6,5 tysiąca kilometrów. Żyje w niej około 3 tysięcy różnych gatunków ryb, co czyni ją prawdziwą rzeką życia. Niewiarygodne jest to, że skupia ona przy swoim ujściu 1/5 słodkich wód występujących na Ziemi. Jednak naprawdę niesamowite jest, że pomimo jej długości i szerokości, nie ma na niej ani jednego mostu. Natomiast na jednej z najmniejszych rzek, o której wielokrotnie wspomina Biblia, znajduje się największy most świata. Będziemy o tym mówić w tym odcinku programu Apokalipsa Teraz. Nasze studium dzisiaj jest zatytułowane Narodzony w nurtach rzeki. I naprawdę jest to temat proroczy. Jak zwykle jednak zaczniemy od wersetu z Apokalipsy. Apokalipsa 22:1. Ostatni rozdział w Biblii. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka. Przestudujemy historię biblijną, która mówi o rzece. Prawdopodobnie najsłynniejszą rzeką biblijną jest rzeka Jordan. Jest wiele cudów, które miały miejsce z jej udziałem. Trochę droczyłem się z wami, zaczynając ten program od opowiadania o Amazonce. Myślę jednak, że to fascynujące, iż przez ponad 6 tysięcy kilometrów nie ma na niej ani jednego mostu. Wydaje mi się, że na niektórych dopływach są mosty, ale nie na głównej rzece. Ale jedną z najmniejszych i najniżej położonych rzek na świecie jest Jordan, który płynie przez ziemię Izraela. To interesujący kawałek geografii. Zaczyna swój bieg w górach Libanu na poziomie morza, a potem schodzi do Doliny Jordanu, wpada do Morza Galilejskiego, a potem płynie dalej, aż do Morza Martwego, które znajduje się prawie 400 metrów pod poziomem morza i jest jednym z najgorętszych i najniższych miejsc na Ziemi. Jordan zasila zarówno Morze Galilejskie, pełne życia i ryb, jak i Morze Martwe, w którym nie ma żadnego życia. Różnica polega na tym, że Jordan wpływa do Morza Galilejskiego i wypływa z niego po drugiej stronie. Ponieważ jest to tor wodny, wciąż jest tam życie, otrzymuje i daje, podobnie jak w naszym życiu. Morze Martwe jedynie bierze, cały czas bierze i nigdy nie daje, a woda wyparowuje, zanim zdąży wypłynąć. Dlatego jest to po prostu akwen pełen soli i nie ma w nim życia. Rzeka Jordan stanowi również granicę dla dzieci Izraela. Kiedy wyszli z Egiptu i wchodzili do ziemi obiecanej, przeszli przez Jordan, który Bóg w cudowny sposób rozdzielił, uczynił most. Innym razem, kiedy zarówno prorok Elizeusz, jak i prorok Eliasz przechodzili przez rzekę, Bóg również rozdzielił jej wody. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z cudów miały miejsce w samej rzece, co wiąże się z tematem dzisiejszego studium. Będziemy mówić o rzece życia. Zajrzyjmy do naszej historii, którą znajdziecie w drugiej Księdze Królewskiej 5. Jest to opowieść o asyryjskim generale o imieniu Naaman. Rozdział ten zaczyna się od informacji, że był on znamienitym człowiekiem u swego pana, bogatym, wpływowym, odważnym. Wygląda na to, że wszystko szło po jego myśli. Był sławny, majętny, popularny, cieszył się dobrą reputacją. Ale na końcu wersetu pierwszego mamy 5 słów, które brzmią: mąż ten nabawił się trądu. W czasach biblijnych trąd był nazywany dotykiem Boga, a właściwie przekleństwem Boga. W Biblii często utożsamiano go z grzechem, ponieważ jest zaraźliwy. Ludzie byli odseparowywani i nie mogli chodzić do publicznych miejsc oddawania czci, bo uważano ich za nieczystych. Byli oddzielani od swoich rodzin, żon, dzieci. Musieli żyć w koloniach z innymi trędowatymi i powoli umierali. Czytamy więc te wszystkie wspaniałe rzeczy o Naamanie i być może niektórzy z nas mu zazdroszczą. Do momentu, gdy przeczytam ostatnie słowa tego wersetu, mąż ten nabawił się trądu. Historia przybiera ciekawy obrót.
Naaman, który jest bogatym generałem, ma służbę. Jedna ze służących to mała dziewczynka, która została uprowadzona z terenów północnego Izraela. Prawdopodobnie wystawiono ją na sprzedaż. Została kupiona właśnie przez rodzinę Naamana i usługiwała jego żonie. Wiedziała, że jej pan zachorował na trąd i mogła pomyśleć: i dobrze, mam nadzieję, że zgniję, bo zabrał mnie z mojego domu. Jednak podobnie jak Józef wiele lat wcześniej powiedziała: skoro Bóg mnie tu posłał, będę mu służyć. Gdy zobaczyła, że jej pan jest chory, przypomniała sobie opowieści o izraelskim proroku Elizeuszu. Każdy, kto przyszedł do niego po pomoc, otrzymał ją. Nikt nigdy nie usłyszał od niego słowa nie. Zawsze wszystkim pomagał, uczynił wiele cudów. Z dziecięcą wiarą powiedziała do swojej pani, Druga Królewska 5:3. Gdyby mój pan dostał się do proroka, chodziło o Elizeusza, pewnie by go uzdrowił z trądu. Kiedy umierasz, jesteś zdesperowany. Naaman dowiedział się, że w Izraelu jest prorok, który może uleczyć go z trądu. Asyryjczycy słyszeli o Elizeuszu, wiedzieli, że to potężny prorok Boży. Naaman dostał list polecający od swojego króla, wziął pieniądze, oddział żołnierzy i cała ta karawana wyruszyła do Izraela. Udał się do króla izraelskiego i powiedział: mam dla ciebie list od mojego króla, podobno macie proroka, który może wyleczyć mnie z trądu. Nic o tym nie wiem. I był bardzo wzburzony. Prorok Elizeusz powiedział do niego: wyślij go do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Tak więc Naaman ze swoją świtą udał się do skromnego domu proroka Elizeusza. Spodziewał się, że prorok postąpi jak syryjscy magicy. Zmówi jakieś zaklęcia, wrzuci magiczny proszek do ognia i w ten sposób go oczyści. Ale Elizeusz nawet do niego nie wyszedł. Wysłał swojego sługę. Jego imię to Gehazi, który przekazał Naamanowi wiadomość: idź i umyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia. Przy trądzie można stracić niektóre części ciała, takie jak nos czy palce. Twoje ciało wróci do zdrowia i zostaniesz oczyszczony. Słyszeliście to? Naaman zapytał: umyj się? Co sugerujesz? Co to znaczy, gdy ktoś mówi, że powinieneś się umyć? Że jesteś brudny? A kiedy każe ci się umyć aż 7 razy? Jesteś naprawdę brudny. A co jeśli ktoś każe ci się umyć 7 razy w brudnej rzece? Musisz być brudniejszy niż ta rzeka. Naaman się zdenerwował. Powiedział: czy rzeki w Damaszku, Abana i Parpar, nie są lepsze niż wszystkie wody izraelskie? Czy nie mogłem w nich się umyć, aby się oczyścić? I wściekły odjechał. Jednak jadąc do domu, musiał przekroczyć Jordan. Zaczął mu się przyglądać. Sługa proroka powiedział: obmyj się 7 razy, a zostaniesz oczyszczony. Żołnierze Naamana zbliżyli się do niego. Do tej pory trzymali się z dala, bo przecież miał trąd. Czytamy jednak, że podeszli bliżej. Panie, gdyby prorok kazał ci wejść na wysoką górę albo walczyć w bitwie, zrobiłbyś to? A on powiedział jedynie, żebyś obmył się w rzece. Skoro już tutaj jesteśmy, dlaczego tego nie zrobisz? W końcu Naaman zatrzymał konia, uniżył się, zsiadł z konia i zdjął zbroję. Spojrzał na brązowawą wodę. Kiedy czytałem w Biblii o Jordanie, wyobrażałem sobie rzekę co najmniej taką jak Mississippi. A potem pojechałem do Izraela i zdałem sobie sprawę, że z łatwością mogę przerzucić przez nią kamień. Nie jest taka duża. W lecie to właściwie zbiór kałuż ze stojącą wodą. Naaman pomyślał: mam się w tym umyć i będę oczyszczony? Wódz syryjski był przekonany, że jego problemem jest trąd, a tak naprawdę była nim jego pycha. Zdjął zbroję i ubranie. Przychodzimy do Pana dokładnie tacy, jacy jesteśmy, bez medali, stopni wojskowych. Wszedł do rzeki i się zanurzył. Woda szczypała jego rany. Wynurzył się i nadal miał trąd, więc chciał wyjść na brzeg. Jednak sługa powiedział, polecenie brzmiało: obmyj się 7 razy. Cud miał zdarzyć się dopiero po 7 zanurzeniu. Znów się zanurzył. Nadal nic. Zanurzył się znowu. Za każdym razem, kiedy się zanurzał, stawał się trochę pokorniejszy. Po 5 razie wynurzył się z myślą: to niedorzeczne i żenujące, nie będę tego robił. A jego sługa na to: nie, jeszcze 2 razy. Mam do was pytanie. Czy kiedy Bóg podaje w Biblii jakieś liczby, mówi poważnie? Kiedy powiedział do Jozuego: okrążcie Jerycho 7 razy, a stanie się cud, błogosławieństwo przyszło po 7 razie. Czy kiedy Bóg mówi: błogosławię 7 dzień, mamy go słuchać, czy możemy wybrać sobie własną liczbę?
Czy Bóg mówi poważnie? 6 razy i nadal trędowaty. Kiedy jednak zanurzył się 7 raz, jestem przekonany, że musiał coś poczuć. Jeśli bowiem brakuje ci skóry, palca albo kawałka ciała, kiedy się wynurzył, prawdopodobnie czuł, że wszystko wróciło na swoje miejsce. Wyszedł z wody, a blizny i rany zniknęły. Zdał sobie sprawę, że jest czysty. Biblia mówi, że jego ciało zostało oczyszczone, a nawet więcej. I stało się jego ciało jak ciało małego dziecka. Mogę to sobie wyobrazić. Jest to historia każdego chrześcijanina. Chrześcijanin jest jak żołnierz, jak Naaman, ale zostaliśmy również nazwani dziećmi nowonarodzonymi. Historia o oczyszczeniu Naamana w Jordanii i uzdrowieniu z trądu. Jednym z pierwszych cudów, które uczynił Jezus, był trędowaty, który przyszedł do Niego i powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wszyscy trzymali się od Niego z daleka, ponieważ ten mężczyzna był zarażony. Ale Jezus od Niego nie uciekł. Odrzekł: chcę. Dotknął Go i człowiek ten stał się czysty. Trąd jest w Biblii symbolem grzechu. Obmycie w Jordanie symbolizuje nowonarodzenie i oczyszczenie z grzechów. To historia chrztu. Dzisiaj będziemy mówić o chrzcie i wiem, co myślą niektórzy z was. Pastorze, to jest program Apokalipsa Teraz, a ty nas zaskakujesz i mówisz o chrzcie. To temat kościelny, a ja chcę słuchać o proroctwach. Przyjaciele, Apokalipsa jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jezusa zaczyna się od chrztu. On rozpoczął swoją służbę chrztem. Nowy Testament kończy się nakazem, aby iść i chrzcić ludzi. Dla Jezusa to priorytet. Wiedza na temat zwierzęcia, Armagedonu, pochwycenia i wszystkich tych rzeczy cię nie zbawi, jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi. Poruszam więc ten bardzo ważny temat, ponieważ niektórzy ludzie jeszcze nie podjęli decyzji, aby powierzyć swoje życie Chrystusowi, a dopóki tego nie zrobisz, nie jesteś w stanie zrozumieć proroctw, które studiujemy. I dlatego o tym mówimy. Jezus powiedział, rzeczy duchowe są rozsądzane duchowo. Nie zrozumiesz kwestii dotyczących ostatnich wydarzeń, dopóki nie poświęcisz swojego życia Panu. Wtedy wszystko stanie się jasne. Biblia mówi, że w przeciwnym razie nasze uszy i oczy zostaną zamknięte, i nie zobaczymy w tym sensu. Wśród was są osoby, które odeszły od Pana. Być może potrzebujesz ponownie oddać Mu swoje życie i zacząć od początku. Będziemy więc mówić o tej ważnej kwestii, jaką jest chrzest. Zanim jednak przejdziemy do naszych pytań, jak zwykle wyszliśmy na ulicę, żeby dowiedzieć się, co ludzie mają do powiedzenia na nasz dzisiejszy temat. Dla mnie chrzest jest wtedy, gdy idziesz do swojego kościoła i zostajesz oczyszczony od grzechów. Chrzest to pogrzebanie starego człowieka i narodzenie się nowego człowieka w Chrystusie. Chrzest to coś w rodzaju oczyszczenia od zła. Chrzest jest wtedy, gdy ktoś postanawia odnowić swoje życie w imieniu Pana. Oddajesz siebie Chrystusowi, zabijasz starego siebie i wracasz jako nowy ty. Chrzest symbolizuje oczyszczenie duszy i wnętrza człowieka. Zostajesz zanurzony w wodzie, wychodzisz z niej oczyszczony i zaczynasz prowadzić nowe życie. Mamy wiele różnych chrztów. Tak naprawdę pochodzi on od starożytnych Egipcjan. Wydaje mi się, że jest wiele rodzajów chrztu. Powiedziałbym, że jest więcej niż 20. Nie wierzę, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Uważam, że jedyne, co jest konieczne, to pokuta i otwartość wobec Boga. Byłem ochrzczony i bierzmowany, ale moim zdaniem możesz wierzyć w to, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, nawet jeśli nie jesteś ochrzczony. Nie, ale to tylko moja opinia. Usłyszeliśmy wiele opinii. Niektórzy ludzie byli naprawdę blisko biblijnego spojrzenia na te kwestie. Z samego Słowa Bożego dowiemy się, co mówi ono na temat przymierza, nazwanego chrztem, w czasie którego człowiek podejmuje decyzję o przejściu ze śmierci do życia, o przekroczeniu rzeki Jordan. Przejdźmy do pierwszego pytania. Myślę, że wiele się nauczymy w czasie tego studium. Pytanie pierwsze. Jaki nowotestamentowy prorok obmywał ludzi w rzece Jordan?
Myślę, że większość ludzi zna odpowiedź. Mateusz 3, wersety 1, 5 i 6. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni Judzkiej. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu i byli chrzczeni przez niego w Jordanie. Kiedy więc Jan zaczął chrzcić, najwyraźniej ludzie wiedzieli już coś na ten temat. Wiedzieli, że chrzest symbolizuje oczyszczenie, duchowe nowonarodzenie. Jan nawoływał ludzi do pokuty, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. A oni chcieli zostać obmyci z grzechów. Szukali Bożego miłosierdzia i chcieli nowego początku. Jan nauczał z mocą. Mówił także ludziom, niedługo pojawi się Mesjasz, musicie się przygotować na Jego pierwsze przyjście. Przyjaciele, wkrótce Jezus przyjdzie znowu, a my musimy przygotować się na Jego drugie przyjście. Jest to więc bardzo odpowiedni temat do studiowania w dzisiejszym świecie. Pytanie drugie. Jaka chwalebna ceremonia biblijna symbolizuje obmycie z trądu grzechu? Używamy tej metafory na podstawie historii Naamana. W Dziejach Apostolskich 22 zawarte jest nawrócenie Pawła podczas drogi do Damaszku. Czytamy w nim, wstań i ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pańskiego. Musiało to być bardzo ważne, ponieważ Jezus powiedział do swoich uczniów, gdziekolwiek pójdziecie, nauczajcie, a kiedy ludzie przyjmą prawdę, pomóżcie im zawrzeć przymierze i przyjąć Jezusa w trakcie ceremonii chrztu. Jeśli zapomnę o tym powiedzieć, mam nadzieję, że ta kwestia pojawi się w części z pytaniami. Czy można dostać się do nieba bez chrztu albo będąc ochrzczonym w niewłaściwy sposób? Może wrócimy do tego trochę później. Pytanie trzecie. Ile rodzajów chrztu akceptuje Biblia? W liście do Efezjan 4:5 czytam. Jeden Pan, jedna wiara. Ile? Jeden chrzest. Jest tylko jedna Biblia, jeden Duch Święty, jeden Bóg, jedna prawda. Jest tak wiele rzeczy, które świat nazywa chrztem. Niektóre kościoły chrzczą przez pokropienie lub polanie wodą. Inne robią to przez zanurzenie, kiedy cała osoba jest zanurzana. Niektórzy zanurzają trzy razy, jeden raz dla Ojca, jeden dla Syna i jeden dla Ducha Świętego. Są kościoły, które posypują człowieka solą i nazywają to chrztem. W niektórych kościołach chrzest polega na wypowiadaniu pewnych słów. Chyba powinni to nazwać suchym chrztem. Dzwonisz do pastora, a on może ochrzcić cię przez telefon. Istnieje więc wiele różnych metod, które ludzie nazywają chrztem, ale to nie czyni żadnej różnicy. Jaka jest prawda w tej kwestii? Powiem wam, dlaczego uważam, że zrozumienie tego jest bardzo ważne. Jest tylko kilka rytuałów, które Jezus dał Kościołowi chrześcijańskiemu. Możemy powiedzieć dwa obrzędy, dwie ceremonie. Wieczerza Pańska i chrzest. Podczas Wieczerzy Pańskiej pijemy sok gronowy i spożywamy przaśny chleb. Ma być to niefermentowane wino i niekwaszony chleb, które symbolizują czystą krew i czyste ciało Jezusa. Te symbole, jeśli są nauczane zgodnie z Biblią, są pełne znaczenia. Jeśli w tym uczestniczysz, przyznajesz, że krew Chrystusa oczyszcza cię z grzechu. Mamy chleb życia, czyli Słowo Boże. Wiele pięknych symboli. Co byście pomyśleli, gdyby pastor powiedział do grupy młodzieży, dzisiaj na Wieczerzę Pańską idziemy do McDonald'sa. To tylko symbol, więc wykorzystamy do tego hamburgery i Coca-Colę. Wiem, że to skrajność, ale chcę pokazać, jak krok po kroku, kiedy ludzie odchodzą od Bożych metod, możemy utracić prawdziwą symbolikę i ostatecznie dojść do momentu, w którym ceremonie stają się świętokradztwem i bluźnierstwem. Tak samo jest w przypadku chrztu. Kiedy Bóg coś mówi, to jest to Słowo Boga i On naprawdę tak myśli. Jeśli zejdziemy z oryginalnej drogi, stracimy z oczu prawdziwe znaczenie symboliki. To bardzo ważne. Co oznacza chrzest? Jest bogaty w znaczenie. Zawiera w sobie kilka elementów. Powiem wam, jakich, a potem po sobie powtórzę. Mówią, że kluczem do dobrego kazania jest zapowiedzieć ludziom, o czym będziesz mówić. Powiedzieć o tym, a potem to powtórzyć. Chcę, żeby każdy z was zapamiętał, ponieważ to jest rzeczywistość. Jeśli zrozumiesz dzisiaj ten temat, nawet jeśli nie pojmujesz wszystkiego, co dotyczy pochwycenia czy milenium, to naprawdę ważny krok.
Mówimy bowiem o oddaniu życia Chrystusowi. To jest rzeka życia, w której nurtach się rodzisz. To właśnie symbolizuje chrzest. Jezus powiedział, musisz narodzić się na nowo. Chrzest symbolizuje więc nowonarodzenie, małżeństwo, śmierć starego człowieka. Zanurzenie symbolizuje pogrzebanie starego człowieka, a wynurzenie – narodzenie nowego człowieka. Kiedy rodzi się dziecko, bierze swój pierwszy oddech. Wszystkie te elementy znajdują się w tym symbolu, w ceremonii chrztu. Jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat sposobu chrztu, bardzo łatwo jest to odkryć, ponieważ zawiera się on w samym słowie. Greckie słowo użyte w Biblii na określenie chrztu to baptizo. To oznacza zanurzać się, wpadać pod wodę. Nie możesz pokropić człowieka wodą i twierdzić, że został ochrzczony. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie na ranczu. Prosicie swoje dzieciaki, żeby wyrzuciły śmieci, mówiąc: weźcie tę torbę, wykopcie dziurę i zakopcie to w niej. Następnego ranka widzicie śmieci rozrzucone po całym podwórku, bo dostały się do nich szopy. Pytacie, co się stało, zakopaliście je? Nie, posypaliśmy je tylko trochę ziemią. To nie robi różnicy. Czy chcesz, żeby twoje grzechy zostały przysypane czy pogrzebane? Te symbole są naprawdę adekwatne i naprawdę mają znaczenie. W liście do Kolosan 2:12 czytamy: pogrzebani jesteście razem z Nim w zanurzeniu, w którym też zostaliście wspólnie z Nim obudzeni przez wiarę, którą sprawia Bóg, który wzbudził z martwych. Przejdźmy do pytania czwartego. W jaki sposób został ochrzczony Jezus, który jest dla nas przykładem? Chrześcijanin jest przecież naśladowcą Chrystusa. Biblia mówi, przyszedł Jezus i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, wystąpiwszy z wody, zobaczył rozstępujące się niebiosa. Gdyby w czasach Jana Chrzciciela sposobem chrztu było pokropienie, nie potrzebowałby rzeki. Mógłby użyć wody ze źródeł wokół Jerozolimy. Kropić można wszędzie. Nie chodziło jednak o polanie wodą. Potrzebował miejsca, w którym ludzie mogliby wejść do wody, zostać zanurzeni, a potem wynurzeni, co symbolizowało nowonarodzenie i całkowite oczyszczenie z grzechów. Myślę, że to naprawdę ma znaczenie. Chcę coś wyraźnie podkreślić, żebyście nie nabrali mylnego wyobrażenia. Wierzę, że w niebie będzie wiele osób, które nie zostało ochrzczone w sposób biblijny. Będą tam ludzie, którzy w ogóle nie zostali ochrzczeni, ponieważ nie wiedzieli. Bóg jest jednak miłosierny. W Dziejach Apostolskich 17 czytamy: Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili. Jeśli znamy prawdę, powinniśmy w niej chodzić. W czasie naszego seminarium widzimy, że przed powrotem Jezusa Bóg chce odnowić swoją prawdę w swoim ludzie. Jezus jest więc naszym przykładem. On wszedł do rzeki. Czy Jezus został ochrzczony po to, aby Jego grzechy zostały oczyszczone? Czy Jezus grzeszył? On grzechu nie popełnił. On umarł za nasze grzechy. Dlaczego więc został ochrzczony? Z kilku powodów. Po pierwsze, został ochrzczony jako przykład dla nas. W Biblii czytamy, że On dał nam przykład, abyśmy czynili tak, jak On czynił. Po drugie, tak samo jak Jezus umarł na krzyżu nie za swoje, ale za nasze grzechy, został ochrzczony w imieniu tych, którzy być może nie mogli tego doświadczyć. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, jeden ze złoczyńców, podejrzewam, że był to ten z prawej, Biblia mówi, że owce idą na prawą, a kozły na lewą stronę. Powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego królestwa. Jezus odrzekł: zbawię Cię, jeśli się ochrzcisz. Czy tak powiedział? Nie. Doprawdy mówię Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Obiecał mu życie wieczne. A przecież on nie był ochrzczony. Myślę, że Jezus dawał ludziom kredyt na poczet swojego chrztu. Odwiedzałem w szpitalu ludzi umierających, na przykład mojego brata, który nigdy się nie ochrzcił. I tam w szpitalu pod sam koniec zapytałem go, czy mogę się z nim pomodlić. Zgodził się. Czekam niecierpliwie, żeby spotkać się z nim w królestwie, ale on nie mógł zostać ochrzczony. Być może niektórzy z was powiedzą: pastorze, a co jeśli nie zostałem ochrzczony we właściwy sposób? Cóż, nie jest za późno, żeby zrobić to właściwie. Dowiedzmy się, czego naucza Biblia. Jezus wszedł do rzeki, a potem się z niej wynurzył. W Ewangelii Jana 3:23 czytamy: był też i Jan, chrzczący w Ainon, blisko Salem, bo tam było dużo wody i przybywali ludzie i byli chrzczeni. Dlaczego Jan tam chrzcił?
Głęboka woda, którą czasami trudno jest znaleźć na pustyni, w której zanurzał ludzi, mogli wtedy doświadczyć pełnego oczyszczenia, wstrzymać oddech, wziąć nowy oddech, jak nowo narodzone dziecko. Wychodzili z wody, ale to nie H2O zmywa nasze grzechy, czyni to krew Jezusa. Przebaczenie otrzymujemy przez wiarę, ale ceremonie też mają znaczenie. Jeśli zamierzasz wziąć ślub, jak ważna jest ceremonia ślubna? Większość kobiet zgodzi się, że to ważne. Spójrzmy prawdzie w oczy, to ceremonia. Jako pastor spotykam czasem młode pary, które zamieszkały razem bez ślubu i które mówią do mnie, pastorze, w oczach Boga jesteśmy małżeństwem. Nie potrafię zliczyć, od jak wielu osób usłyszałem te słowa, a potem dowiedziałem się, że się rozstali i mieszkają już z innymi partnerami. Małżeństwo to przymierze, to poważna decyzja, obietnica, publiczna decyzja. Wiążą się z tym określone prawa, obowiązki i przywileje. Ale dopiero wtedy, kiedy potwierdzi się to przymierze publiczną ceremonią. Chrzest jest ceremonią ustanowioną przez samego Jezusa. Chcę, żebyś publicznie zadeklarował, że mnie przyjmujesz, pragniesz oczyszczenia od grzechów i dzięki mojej łasce będziesz za mną podążał i prowadził nowe życie. Tak więc sposób również ma znaczenie. W jaki sposób Filip, przechodzimy do 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, ochrzcił etiopskiego urzędnika? To wspaniała historia. Bóg przemówił do Filipa, idź na pustynię obok Gazy. Filip tak zrobił i udał się w to miejsce. I kiedy się tam znalazł, natknął się na bardzo ważnego człowieka, dostojnika etiopskiej królowej Kandaki. Wierzył on w Boga Jahwe i akurat czytał zwój Izajasza. Musiał mieć pieniądze, ponieważ w tamtym czasie nie każdy mógł pozwolić sobie na posiadanie własnego zwoju. Czytał proroctwo, w którym Izajasz mówi o tym, że Jezus umrze za nasze grzechy. Czytał głośno, więc Filip to usłyszał i zapytał, czy rozumiesz to, co czytasz? Jak mogę zrozumieć, skoro nikt mi nie wyłożył? Filip zaproponował swoją pomoc, więc urzędnik zaprosił go do swojego rydwanu. Jechał więc z nim i mu wyjaśniał. I kiedy tak jechali, na podstawie pisma pokazał mu, że Jezus był wypełnieniem tego proroctwa. Być może przejeżdżali akurat przez oazę albo przez Gazę, w której można zobaczyć Morze Śródziemne, więc powiedział, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I Filip go ochrzcił. Urzędnik zapytał, czy mogę zostać ochrzczony, jeśli wierzysz z całego serca? To jest więc kryterium, aby zostać ochrzczonym. Musisz wierzyć. I zeszli obaj do wody. Obaj. Nie było tak, że jedna osoba pokropiła drugą. Filip i eunuch i ochrzcił go. Biblia mówi dalej, że gdy wyszli z wody, musieli więc wcześniej do niej wejść, Duch Pański porwał Filipa i znalazł się on w innym miejscu. Bóg stwierdził, okazałeś mi posłuszeństwo, poszedłeś na pustynię, zrobiłeś to, co cię prosiłem, więc teraz zafunduję ci szybką wycieczkę do Cezarei. To pierwsza osoba w Biblii, która została przeniesiona z jednego miejsca na drugie. Ważne było to, że ten mężczyzna przeszedł ceremonię, iż Filip przebył całą tę drogę, żeby ochrzcić jednego człowieka. Czy dla Boga miało to znaczenie? Myślę, że tak. Jakie inne prawdy symbolizuje chrzest? W liście do Rzymian 6:4 czytamy, zostaliśmy więc pogrzebani razem z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my w nowości życia chodzili. Chrzest pokazuje nam, że powinniśmy pokutować za nasze grzechy i odwrócić się od nich. Czy to oznacza, że zanim się ochrzcisz, musisz osiągnąć doskonałość? Nie, bo nikt nigdy nie byłby gotowy. Oznacza to, że musisz porzucić wszystkie świadome i notoryczne grzechy, żałować za nie i chodzić w nowości życia. Gdybym czekał, aż przed ślubem dowiem się wszystkiego na temat Karen, nigdy bym się z nią nie ożenił. Chcesz jednak mieć podstawowe informacje. Myślę, że gdybym zapytał każdego z was, czy wiele dowiedział się później, odpowiedź byłaby twierdząca. Trochę dobrych rzeczy, chociaż nie wszystkie. Poczekam, aż dowiem się wszystkiego na temat Biblii. Nigdy nie będziesz gotowy. Gdybym przyszedł do Karen i powiedział, Karen, kocham cię i chcę się z tobą ożenić. Mam jednak nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko temu, żebym nadal spotykał się z Betty i Jane. Zapytałaby, co?
Wynoś się stąd, ja pragnę wyłączności. Jeśli przychodzimy do Jezusa i mówimy, Panie, kocham Cię, chcę Cię naśladować i być chrześcijaninem, ale nadal spotykam się z diabłem. Nie masz nic przeciwko temu? On odpowiada, mam. Nie oznacza to, że nigdy więcej nie zgrzeszysz. Przed chrztem powinieneś go wyznać i za niego żałować. Niektórzy ludzie myślą, kiedy się ochrzczę, natychmiast otrzymam moc do odwrócenia się od moich grzechów. Prawdopodobnie czasami tak się dzieje, ale ogólnie nie tak to działa. Karen, myślę, że jeśli za mnie wyjdziesz, będę w stanie przestać spotykać się z tymi dziewczynami, bo Cię kocham. Nie. Chcemy mieć miłość i oddanie przed ceremonią. Upewniasz się więc, że kochasz tę osobę i że jesteście sobie oddani. Istnieją dwa niebezpieczeństwa w kontekście chrztu. Niektórzy za długo czekają, a inni zostają ochrzczeni zbyt szybko. Należy więc się upewnić, że nadszedł właściwy czas. Dojdziemy jeszcze do kryteriów chrztu. Ponadto w Rzymian 6:5 czytamy, skoro bowiem staliśmy się złączeni z Nim upodobnieniem śmierci, to i w podobieństwo zmartwychwstania będziemy. Chrzest jest więc symbolem śmierci, pogrzebu, a także zmartwychwstania. Niektórzy zastanawiają się, czy Bóg nie dał nam niedzieli, żebyśmy wspominali śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa? Nie, nie czytamy o tym nigdzie w Biblii. On dał nam chrzest, żebyśmy świętowali śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego bierzemy w tym udział. I jeszcze jedna wspaniała rzecz. Jezus powiedział, że musimy narodzić się na nowo. W łonie matki dziecko otoczone jest wodą. Wyłania się z niej i bierze swój pierwszy oddech. Rodzi się nowe życie, które jest niewinne. Gdy zostajemy ochrzczeni i oddajemy się Panu, Bóg patrzy na nas tak, jakbyśmy byli całkowicie niewinni. A jeśli kiedykolwiek ponownie zgrzeszysz, co się zdarzy, On dał nam wieczerzę pańską, aby się uniżyć. Jakie znaczenie ma chrzest? Dlaczego mówimy o tym w programie na temat Apokalipsy? Jednym z powodów jest to, że rzeczy duchowe nie zostaną duchowo rozpoznane i zrozumiane, jeśli nie uczynimy duchowego zobowiązania. Kiedy oddamy nasze serca Panu, On otworzy nasze zrozumienie. Obietnica mówi, zbliżcie się do Boga, a przybliży się do Was. Chrzest to decyzja, gdy mówisz, Panie, pragnę oddać Ci moje życie, pomóż mi zrozumieć prawdę. Wszystkie prorocze tajemnice zostaną przed Tobą odkryte, a ich znaczenie stanie się jasne i wyraźne. Co powiedział Jezus? Marek 16:16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. To brzmi całkiem poważnie. Co Jezus powiedział do Nikodema? Jan 3:5. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wiem, że niektórzy ludzie czytają ten werset. Jeśli się kto nie narodzi z wody i mówią, to oznacza narodziny z łona matki, w którym dziecko znajduje się w worku owodniowym. I z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego Jezus użył takich słów? Dlaczego nie powiedział, jeśli się kto nie narodzi z kobiety i z ducha? Czy ktokolwiek tutaj nie urodził się z kobiety? Jezus nie mówi o tym. Jeśli nie narodzisz się ze swojego wyboru, żeby się ochrzcić i z wyboru Boga, żeby ochrzcić Ciebie swoim duchem, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Biblia zawsze mówi o narodzeniu z wody i z ducha. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone. W pierwszym liście do Koryntian 10 czytamy, że zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu, narodzeni w wodzie i narodzeni w ogniu. Planeta Ziemia w czasach Noego. Wszystko zostało zmiecione z powierzchni Ziemi przez wodę. Że kiedy przyjdzie Jezus, świat zostanie ochrzczony w ogniu, a potem On uczyni nowe niebo i nową ziemię. Nasz świat rodzi się na nowo po tym, jak przeszedł przez wodę, a w końcu przejdzie przez ogień. Potrzebujemy podwójnego chrztu. Jeden to Twoja decyzja chrztu, po podjęciu której Bóg zsyła na Ciebie chrzest ducha. Jaka inna błogosławiona ceremonia może być porównana do chrztu? Już zdradziłem Wam ten mały sekret. Galacjan 3:27. Bo wszyscy, którzy w Chrystusie daliście się zanurzyć, oblekliście się w Chrystusa. Chrzest został porównany do pięknej ceremonii ślubnej. To nowy początek, przymierze, poddanie się Jezusowi. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Biblia nazywa Nowe Jeruzalem oblubienicą Chrystusa. Jeden z ostatnich wersetów Księgi Apokalipsy mówi, a duch i oblubienica mówią, przyjdź.
On zaprasza nas, abyśmy do Niego przyszli. Chrzest to piękna ceremonia, która symbolizuje oddanie, przymierze, nowonarodzenie, oczyszczenie ze starych grzechów, śmierć starego człowieka. Nie mógłbym stać tutaj i mówić do was na ten temat, gdyby nie obietnica, że przez chrzest Bóg zabrał moje grzechy i wrzucił je w głębokość morza. Naprawdę wierzę, że nie jestem tą samą osobą. Biblia mówi, stare rzeczy przeminęły, oto wszystkie nowymi się stały. Chrzest jest rodzajem punktu zwrotnego. Jezus rozpoczął swoją służbę od chrztu. To bardzo ważny punkt zwrotny dla wierzącego. Pytanie dziewiąte. Jakie polecenie dał Jezus swojemu ludowi przed swoim wniebowstąpieniem? Idźcie więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dalej mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Po chrzcie ludzie powinni więc być uczeni. W czasie naszego seminarium przekazujemy Ewangelię. Nasze wykłady mówią o tym, czym ona jest. Jest jednak pewien rodzaj nauczania, który ma miejsce po chrzcie. Nie musicie więc czekać, aż będziecie wiedzieć wszystko. Musicie znać podstawy. Zanim człowiek zostanie ochrzczony, powinien powiedzieć, tak, wierzę, że Biblia jest Słowem Bożym. Tak, wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak, przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela i wierzę, że On obmył moje grzechy. Kiedy udzielam ślubu, przechodzimy przez małżeńskie ślubowanie, które jest bardzo ważne. To przymierze, obietnica uczyniona z miłości. Kiedy zostajemy ochrzczeni, z miłości do Pana składamy przyrzeczenie. Wracając do polecenia Jezusa, idźcie, czyńcie uczniami i chrzcijcie. Znajdują się one również w Ewangelii Marka. Myślę więc, że ostatnie słowa Chrystusa powinny być dla chrześcijan priorytetem. Pytanie dziesiąte. Oczywiście jest wielu chrześcijan z różnych wyznań, którzy być może nie rozumieją kwestii chrztu biblijnego. Skąd wzięły się wszystkie fałszywe formy chrztu? Marek 7:8. Opuściwszy Boże przekazania, trzymacie się ustaw ludzkich. Stopniowo zaczęło się to zmieniać. Pozwólcie na kilka faktów z historii. Przez setki lat po Chrystusie wszyscy chrześcijanie byli chrzczeni przez zanurzenie. Stosowano metodę biblijną. Było to tak jasno podane w Biblii, że nie było mowy o pomyłce. Na przykład, mamy tutaj zbudowane w pierwszym wieku baptysterium w Filipii. Kościół był zbudowany wokół niego. Wyraźnie widać, że wchodzili do basenu i tam przyjmowali chrzest. Nawet Esyńczycy mieszkający nad Morzem Martwym mieli baptysteria. Jan Chrzciciel chrzcił całkiem niedaleko ich siedzib. Wszyscy oni wiedzieli, że to symbolizuje duchowe oczyszczenie. Mamy także baptysterium z Emaus z V wieku. Znowu, wchodzili do wody i byli zanurzani. Było tam miejsce, aby kaznodzieja zanurzył osobę przyjmującą chrzest i symbolicznie obmył ją z grzechów. Byłem tutaj przy Krzywej Wieży w Pizie. Wielu ludzi wie o istnieniu tej budowli, ale niewielu kojarzy sąsiedni budynek. Wygląda to tak, jakby wieża miała na niego upaść. Ten kościół został zbudowany dookoła dużego baptysterium. Ludzie wchodzili do niego. Ponad 1000 lat po Chrystusie nadal praktykowano ten rodzaj chrztu. Chrzczono w sposób biblijny, przez zanurzenie. Nawet w Rzymie. Widzimy tutaj kościół zbudowany dookoła baptysterium. Więc co się stało? Pojawił się kompromis i krok po kroku odchodzono od prawdy. Diabeł sfałszował prawie każdą Bożą naukę. Ducha Świętego, miłość, mówienie językami. Jeśli weźmiemy jakąkolwiek doktrynę biblijną, szatan prawie zawsze ma jakąś podróbkę. Stworzył również fałszywą formę chrztu. Stopniowo, w miarę upływu czasu, ludzie zaczęli uważać to za niewygodne. Ostatecznie na soborze w Ravennie w 1311 roku oficjalnie uznano polewanie i kropienie wodą za równoważne. Nadal chrzczono przez zanurzenie. Stwierdzono jednak, ponieważ jest to symbol, jeśli ktoś chce być jedynie polany albo pokropiony wodą, będzie to tak samo ważne jak zanurzenie i zostanie uznane za prawidłowy chrzest. Przez 1300 lat po Chrystusie robiono to zgodnie z Biblią, ale stopniowo zaczęto odchodzić od prawdy. Na przykład ktoś był chory. Duchowny mówił, musisz się ochrzcić, bo inaczej nie będziesz zbawiony.
Ta osoba była jednak zbyt chora, żeby ją zanurzyć. Co powinniśmy zrobić? Poświęćmy wodę, nazwijmy ją wodą święconą, zmoczymy w niej prześcieradło i owińmy nim tego człowieka. I to nazywano chrztem. Albo członek rodziny królewskiej chce się ochrzcić, ale zanurzenie może uwłaczać jego godności, więc po prostu pokropmy go wodą. To tylko symbol, więc nie musimy go zanurzać. Zaczęto od polewania niewielką ilością wody, a potem pozostało już tylko kropienie. I od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy wrócili do Biblii. Mając na uwadze to tło, jak powinniśmy podchodzić do chrztu dzieci? Czy Biblia nakazuje chrzcić niemowlęta? Co mówi na ten temat? Biblia mówi, że musisz pokutować, wyznać swoje grzechy, musisz być uczony, uwierzyć z całego serca. Czy małe dziecko to potrafi? Za jakie grzechy ma pokutować? Wielu z was zapewne powie, pastorze, zostałem ochrzczony jako dziecko, a ty mi mówisz, że ten chrzest jest nieważny? Nie, ja mówię, że twoi rodzice cię poświęcili. Kiedy Jezus był niemowlęciem, rodzice przynieśli go do świątyni i poświęcili go Bogu. Wtedy też otrzymał swoje imię. Niektórzy nazywają to chrztem. Być może zostałeś poświęcony przez swoich rodziców, ale chrzest to coś, o czym ty sam musisz zdecydować. To twoja decyzja. Każdy człowiek podejmuje własne decyzje. Nikt nie może zrobić tego za ciebie. Niemowlęta nie potrafią pokutować ani wierzyć. Nie można ich uczyć. Nie mają grzechów, za które miałyby żałować. Chrzest powinien mieć miejsce, kiedy człowiek jest starszy i potrafi zrozumieć duchowe prawdy. Pytanie 11. Co Biblia mówi na temat tych, którzy przedkładają nauki ludzkie nad prawdę Bożą? Jezus powiedział w Mateuszu 15:9: daremnie mnie jednak czczą, nauczając nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Jest wiele przykazań ludzkich, których nie ma w Biblii. Wiele kościołów odeszło daleko od nauczania Słowa Bożego. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, tracimy błogosławieństwo, moc Ducha Bożego i prawdziwe znaczenie. Musimy więc modlić się, aby Bóg pomógł nam trzymać się Jego Słowa. W Galacjan 1:8 Paweł mówi, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną niż ta, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jezus powiedział, że są to przykazania ludzkie i jeśli ktokolwiek odchodzi od nauczania biblijnego, będzie przeklęty. Paweł ostrzega wczesny Kościół. Po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne i z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Apostoł mówi o doktrynach diabelskich, o tym, że przyjdą wszelkiego rodzaju fałszywe nauki, które nie mają oparcia w Biblii. Współczesne chrześcijaństwo prawie wcale nie przypomina tego prawdziwego. Przed swoim przyjściem Jezus wzywa ludzi do powrotu do prawdy Jego Słowa. Właśnie dlatego robimy takie programy. Pytanie 12. Czy chrzest Duchem Świętym nie zastępuje chrztu przez zanurzenie? Co mówi Biblia? Że potrzebujesz jednego i drugiego. Dzieje apostolskie 2. Chyba już odnosiliśmy się do tego rozdziału, w którym znajdujemy kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Nawróćcie się, a niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. To wspaniała obietnica. Nie powiedział, być może weźmiecie, ale weźmiecie. Potrzebujemy Ducha Świętego. Musimy podjąć decyzję, ochrzcić się, a potem modlić się, żeby Bóg ochrzcił nas. Jan Chrzciciel powiedział, ja was chrzczę wodą, ale ten, który po mnie idzie, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Potrzebujemy więc chrztu ogniem i Duchem Świętym. Jezus stwierdził, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Niektóre kościoły kładą duży nacisk na chrzest z wody, ale nie mówią o chrzcie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił z potężną mocą. Uczniowie zostali napełnieni. Ewangelia rozprzestrzeniała się jak ogień. Myślę, że to zdarzy się znowu przed powrotem Jezusa. Wiele kościołów mówi, my już to mamy. Nie sądzę. Moim zdaniem jeszcze nie doświadczaliśmy tego, co wczesny Kościół. Wierzę, że będziemy widzieć znaki i cuda, które nie tylko dorównują temu, co działo się wtedy, ale będą nawet wspanialsze i będą miały większy zasięg.
Kiedy otrzymujemy Ducha Świętego? Czasami w Biblii ludzie otrzymywali go po chrzcie, jak na przykład uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, a dopiero później przez Ducha Świętego. Korneliusz i jego rodzina zostali najpierw ochrzczeni Duchem Świętym, na co Piotr stwierdził: zaraz, zaraz, musicie zostać ochrzczeni również z wody. Jezus został ochrzczony z wody i z ducha w tym samym czasie. Czasami się to zdarza. Bóg robi to tak, jak On chce. Zgodnie z Biblią, co należy uczynić przed chrztem? Przejdę szybko przez tę kwestię, ponieważ wydaje mi się, że już o niej wspominaliśmy. Powtórzmy to jednak dla pewności, bo być może niektórzy z was słuchają mnie i myślą: nigdy nie zostałem ochrzczony sposobem biblijnym. A może byłeś, ale zboczyłeś z właściwej drogi i teraz zastanawiasz się nad ponownym oddaniem swojego życia Bogu. Przede wszystkim należy zrozumieć główne nauki Jezusa. Co to znaczy być zbawionym? Pokutować za grzechy, podążać za Nim, być częścią ciała Chrystusowego. Uwierz w nauki Jezusa. Jedną rzeczą jest je rozumieć, a inną w nie uwierzyć. Uwierzyć oznacza chęć podążania za nimi, czyli wcielania ich w życie. Mówisz wtedy: wierzę, że to prawda i chcę prowadzić moje życie zgodnie z tymi naukami. Kiedy Filip rozmawiał z Etiopczykiem, powiedział: jeśli wierzysz z całego serca, że Jezus zmarł za twoje grzechy, możesz być ochrzczony. Pokutuj za popełnione grzechy i proś Boga o moc Jego Ducha, abyś potrafił prowadzić nowe życie. Powiedz Bogu, że żałujesz. Pokuta to żal za grzechy. Myślę, że większość ludzi odczuwa żal, ale żal ma prowadzić do wyznania swoich win Bogu. Być może myślisz: dlaczego? Czyż Bóg tego wszystkiego nie wie? Tak, ale chodzi o to, co dzieje się wtedy w twoim sercu. Biblia mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1,9. Ile nieprawości? Z wszelkiej nieprawości. Żałuj za swoje grzechy i wyznaj je Bogu. To właśnie się stało, kiedy strażnik więzienny przyszedł do Pawła i Sylasa, mówiąc: co mam czynić, abym był zbawiony? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I zaczęli go nauczać, a potem go ochrzcili, ponieważ uwierzył i pokutował za swoje grzechy. Wcześniej tej nocy prawie się zabił, gdyż był już zmęczony swoim grzesznym życiem. Odwróć się od grzechu. Pamiętacie tę kobietę? Wielu uważa, że była to Maria Magdalena, którą przełapano na cudzołóstwie. Jezus powiedział do niej: nie potępiam cię, idź, jesteś wolna. Już więcej nie grzesz. Odwróć się od życia, które do tej pory prowadziłaś. Widzicie odnośniki do tych wersetów na ekranie. Możecie do nich zajrzeć i przeczytać je w całości. Przyjmij Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i doświadcz nowonarodzenia. Powiedz: wiem, że Jezus jest w moim sercu. Zaprosiłem Go i odczuwam, że zaszła we mnie zmiana. Tak samo jak przed ślubem chcesz wiedzieć, że między wami jest miłość. Czy ponowny chrzest jest właściwy i odpowiedni? Tak. Są trzy sytuacje, w których możesz zostać ponownie ochrzczony. Po pierwsze, jeśli nie zostałeś ochrzczony w sposób biblijny, jeśli zostałeś ochrzczony przez polewanie lub pokropienie wodą, przez posypanie solą lub za pomocą słów, jedną z tych alternatywnych metod, a chcesz podążać za Jezusem i być zanurzony, zrób to w kościele, który opiera się na Biblii. Słyszałem o ludziach, którzy po usłyszeniu tego przesłania prosili swoich przyjaciół, czy zanurzą ich w basenie. Jest w tym coś więcej. Po drugie, jeśli byłeś ochrzczony, byłeś prawdziwym chrześcijaninem, ale odszedłeś od Pana. Nie chodzi o to, że przez jedną sobotę nie byłeś na nabożeństwie. Wtedy możesz potrzebować ponownego chrztu, drugiego ślubu. Trzecia sytuacja została opisana w Dziejach Apostolskich 19. Paweł nauczał w Azji i tam spotkał 12 wierzących z Efezu, którzy słyszeli o Janie Chrzcicielu, zostali ochrzczeni przez zanurzenie, ale wyjechali, zanim Jezus rozpoczął swoją służbę. Paweł zapytał: czy byliście ochrzczeni? Tak, ochrzcił nas Jan Chrzciciel. Czy otrzymaliście Ducha Świętego? Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Jaki chrzest przyjęliście? Oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Powiedział znowu Paweł: Jan chrzcił chrztem nawrócenia, mówiąc ludowi, aby uwierzyli w Tego, który miał przyjść po nim, to jest w Jezusa Chrystusa. A usłyszawszy to, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa i zostali napełnieni Duchem Świętym. Zostali ponownie ochrzczeni, ponieważ otrzymali całkowicie nowe zrozumienie prawdy. Być może wspominałem,
że ja byłem ochrzczony dwa razy. Pierwszy raz miało to miejsce wtedy, gdy mieszkałem w jaskini. Czytałem Biblię i przyjąłem Jezusa jako świeży chrześcijanin. Pewnego dnia obok mojej jaskini przechodziło dwóch chrześcijan. Byli członkami ruchu Jezusowego. Należeli chyba do kościoła baptystycznego. Zapytali, czy znasz Pana? Tak, przyjąłem Go kilka dni temu. Czytałem Biblię i wreszcie oddałem Mu swoje serce. To był pierwszy raz, gdy mogłem komuś o tym powiedzieć. Czy zostałeś ochrzczony? Nie. Oczywiście czytałem o chrzcie, ale nawet o tym nie pomyślałem. Przeprowadzili ze mną bardzo szybkie studium tego zagadnienia. Poszliśmy do strumienia, który znajdował się zaraz obok mojej jaskini i który powstał z topniejącego śniegu, a to była zima, i mnie ochrzcili. I rzeczywiście przez chwilę czułem się jak nowonarodzony, bo dobrze było wyjść z tamtej zimnej wody. Ale tak naprawdę niczego mnie nie nauczyli. Po wszystkim powiedzieli, gratulacje, teraz jesteś chrześcijaninem. Jesteś ochrzczony i zbawiony. To wspaniale. I poszli. Pójdę do miasta, żeby świętować z moimi przyjaciółmi. Udałem się do miasta, kupiłem piwo i celebrowałem. Zanim zaszło słońce, trafiłem do więzienia. Tego samego dnia. Prawdziwa historia. Nie zostałem właściwie przygotowany. Wiele lat później spotkałem bogobojnego pastora, który mnie nauczał, a potem zostałem przez niego ochrzczony. Przestałem pić piwo, a do więzienia trafiam tylko wtedy, gdy odwiedzam tam innych. Rozumiem więc teraz, co to znaczy oddanie życia Bogu. Pytanie 15. Czy chrzest pociąga za sobą przyłączenie się do Kościoła? Tak. Dzieje apostolskie 2:41. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i zostało przyłączonych tego dnia około 3000 dusz. Czytamy, że zostali ochrzczeni i przyłączeni do Kościoła. Chwaląc Boga i ciesząc się łaską całego ludu, Pan zaś przydawał zborowi codziennie tych, którzy mieli być zbawieni. Zauważcie to powiązanie. Chrzest i przyłączenie do Kościoła. Dzieci powinny stać się częścią rodziny. Mały baranek, który nie stanie się częścią stada, zostanie zjedzony przez wilki. Pastorze, duchowość jest dla mnie ważna, ale nie jestem religijny. Bycie częścią jakiegoś wyznania to nic dobrego. Przyjaciele, jeśli nie jesteście częścią zorganizowanej religii, prawdopodobnie jesteście częścią tej niezorganizowanej. Ale są tam hipokryci. Pewien pastor powiedział, zawsze znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego. Tak, w Kościele są ludzie, którzy robią złe rzeczy. Ale jednym z powodów, dla których powinniśmy do Niego należeć, jest to, że Bóg chce nas zbawić. Nie możesz być zbawiony, jeśli nie nauczysz się kochać Boga i swojego bliźniego. A to oznacza, że czasami musisz przebywać w otoczeniu ludzi, których postępowanie będzie stanowić wyzwanie dla twojej miłości. A to może mieć miejsce nawet w Kościele. Jezus powiedział, wezwałem was, abyście byli jednym ciałem. Zostajemy ochrzczeni w ciało Chrystusa. Stajemy się różnymi członkami i częściami tego ciała. Jedni są uszami, inni oczami, jeszcze inni to nos, ale mamy także palce u stóp. Różne części ciała, ale musimy być połączeni. Jeśli palec albo nos leży na podłodze w oddzieleniu od ciała, nie przetrwa zbyt długo, bo w jednym duchu my wszyscy w jedno ciało zostaliśmy ochrzczeni. Jeśli odmawiam chrztu, czyjemu poleceniu się sprzeciwiam? Mówi o tym Biblia. Ale faryzeusze i znawcy prawa odrzucili radę Boga. Czyją? Radę pastora? Radę apostołów? Odrzucili radę, naukę Boga, sami przeciwko sobie, nie dając się przez Niego ochrzcić. To poważna sprawa, kiedy Bóg nakazuje, idźcie, nauczajcie i chrzcijcie. I przykład samego Jezusa, który rozpoczął swoją służbę od chrztu i powiedział, jeśli jesteś ze mną, zawieram z tobą przymierze. Jeśli nie chcesz, nie podejmuj tego zobowiązania. Jeśli jednak pragniesz znaleźć się w niebie, musisz narodzić się z wody i z ducha. Co powiedział Ojciec, kiedy Jezus został ochrzczony? Znajdziemy te słowa w Ewangelii Mateusza i Marka. Przeczytam je z Mateusza. Mateusz 3:16-17. A Jezus, będąc ochrzczony, wnet wystąpił z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, wstępującego jako gołębica i przychodzącego na Niego. A oto głos z nieba mówiący, to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Przyjaciele, zmierzam do podsumowania. Chciałbym, żebyście uważniej spojrzeli na te słowa.
Bóg pragnie, aby to, co stało się podczas chrztu Jezusa, miało miejsce w życiu każdego z nas. Jezus nie został ochrzczony za samego siebie. Został ochrzczony jako przykład dla nas i chce, abyśmy dzielili z Nim to doświadczenie. Przyszedł na ten świat, uniżył się, został ochrzczony. Kiedy wyszedł z wody, otworzyły się niebiosa. Zanim przyjmiemy chrzest, niebiosa są w pewnym sensie zamknięte. Jezus powiedział, kiedy się modlicie, czyńcie to w moim imieniu. To oznacza poddanie się Chrystusowi. Nie masz prawa oczekiwać, że Bóg odpowie na twoje modlitwy, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia. Bóg jest dobry i odpowiada na modlitwy wielu ludzi, ale kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, co oznacza, że poświęcamy Mu swoje życie, niebiosa otwierają się w nowy sposób. Czytamy, że On zobaczył. Teraz widzimy, nasze oczy zostają otwarte. Dlatego właśnie studiujemy temat chrztu, zanim przejdziemy do trudnych tematów proroczych. Czytamy również, że Jezus zobaczył Ducha Bożego wchodzącego do Jego życia. Co Duch przynosi ze sobą? Przychodzi jako gołębica. Co symbolizuje gołębica? Pokój, który wypełnił nasze serca podczas chrztu. Duch zstąpił na Niego i nagle pojawił się głos. Nasze uszy i oczy zostają otwarte. Czyj głos słychać? Głos Boga, który mówi do nas w nowy sposób. Co mówi ten głos? To jest mój umiłowany. Jesteśmy umiłowanymi synami i córkami, co oznacza, że On przyjmuje nas do swojej rodziny. Jezus wychodzi z wody i słyszy słowa: to jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. To, co stało się w przypadku Chrystusa, ma miejsce w przypadku chrztu każdego prawdziwego wierzącego. Wychodzisz z wody i jesteś poślubiony Chrystusowi. Niebiosa są dla ciebie otwarte. Jezus mówi, proście, aby wasza radość była pełna. Będziesz teraz lepiej słyszeć i widzieć. Zostałeś zaadoptowany. Jesteś moim synem, jesteś moją córką. Mam w tobie upodobanie. Wszystkie twoje grzechy zostały obmyte. Być może do tej pory szedłeś przez życie, myśląc, że Bóg przez cały czas jest na ciebie zły. Pamiętam, jak kiedyś głosiłem to poselstwo w pewnym mieście w północnej Kalifornii. Podeszła do mnie kobieta, cała we łzach i powiedziała, jestem w kościele przez cały moje życie nigdy nie przyszło mi do głowy, że Bóg może mieć we mnie upodobanie. Chrzest symbolizuje nowonarodzenie, a ona miała w sercu taką radość, jakby została ponownie ochrzczona. Chrystus pragnie, abyśmy tego doświadczyli. Pragnie, abyśmy narodzili się na nowo, jak małe dziecko. Co Pan powiedział do apostoła Pawła przez Ananiasza? Dzieje apostolskie 22:16. Kiedy Paweł przyznał, że Jezus jest Chrystusem, Ananiasz powiedział, a teraz dlaczego zwlekasz? Wstań i ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pańskiego. Módl się do Boga, ochrzcij się, On obmyje twoje grzechy. Paweł został napełniony mocą Ducha i stał się jednym z największych nauczycieli Nowego Testamentu. Przyjaciele, nauczamy was ze Słowa Bożego. Ja jestem bardziej nauczycielem niż kaznodzieją, ale wiem, że przekazuję wam prawdę. Jezus mówi wyraźnie. On chce, abyś był częścią Jego oblubienicy, Kościoła. Chce, żebyś usłyszał Jego głos mówiący, jesteś moim umiłowanym synem albo moją umiłowaną córką, którym mam upodobanie. On patrzy na ciebie jak na nowonarodzone dziecko i chce obdarzyć cię darem Ducha Świętego. Gwoli uczciwości powinienem cię ostrzec, że kiedy Jezus został ochrzczony i w natchnieniu Ducha Świętego rozpoczął swoją służbę, pojawił się również diabeł, żeby go zniechęcić, ale Chrystus przezwyciężył każdą pokusę słowami napisano. Po chrzcie mogą pojawić się trudności, ale jest to początek podróży do ziemi obiecanej, a radość z dotarcia do celu jest warta tego, aby dla niej przejść przez wszystkie te próby. Przyjaciele, nigdy nie będziecie tego żałować. Pomódlmy się wspólnie. Ojcze w niebie, proszę, aby Twój Duch był z tymi, którzy stoją przed podjęciem tej wiecznej w skutkach decyzji. Panie, niektórzy błądzą gdzieś daleko, a Ty wzywasz ich do powrotu i nowego początku. Inni już od dawna tęsknią za tym, aby zacząć swoje życie od nowa, życie z Tobą, wieczne życie nadziei i radości z Tobą jako ich celem. Błogosław ich w tym doświadczeniu. Modlę się o to, aby Twój Duch napełnił serce każdego z nich i zachęcił ich do podążania za Tobą z wiarą i zaufaniem. Dziękujemy i modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę wrócimy z pytaniami biblijnymi.
Witajcie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. W tej części będziemy odpowiadać na wasze pytania, więc dziękujemy wszystkim, którzy je przesłali. Pytanie pierwsze, które widzimy na ekranie. W jakim imieniu powinniśmy być chrzczeni? Tak, to dobre pytanie. Tak naprawdę nie powiedziałem tego wyraźnie podczas wykładu. Słowa, których używa pastor prowadząc ceremonię chrztu, to konkretna formuła, którą należy wypowiedzieć. W Mateuszu 28 Jezus powiedział: chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednak w Księdze Dziejów Apostolskich mamy dwa albo trzy różne warianty, które mówią o chrzcie w imię Pana Jezusa, w imię Jezusa Chrystusa. Ogólna idea polega na tym, że zostajesz ochrzczony w imię Boga Biblii. Ty i ja od czasu do czasu prowadzimy śluby. Młoda para składa przyrzeczenie, czasami chcą, żeby była bardziej formalna przysięga, która brzmi: czy ty, Elizabeth, Mary, William, Randolph, Hearst, podajemy wszystkie imiona i pełne nazwisko. A czasami mówimy po prostu: czy ty, Bill, bierzesz Mary? Obie te przysięgi są tak samo ważne. Jeśli strony są zaangażowane, a także świadkowie są w pełni świadomi, kto i z kim zawiera przymierze, jest ono w pełni legalne. Wiem, że niektóre kościoły przywiązują dużą wagę do słów wypowiadanych podczas chrztu. W naszym kościele mówimy: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czasami ja mówię: w imię Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Mamy kolejne pytanie. Jaki wiek kwalifikuje człowieka do bycia ochrzczonym? Słyszałem o pewnym pastorze, który w czasie spotkania namiotowego udał się razem z kilkorgiem dzieci i ich rodzicami, aby je ochrzcić. Ktoś zapytał: bracie, czy te dzieci nie są za młode, żeby przyjąć chrzest? A czy są wystarczająco duże, żeby znaleźć się wśród zgubionych? Tak, są więc wystarczająco duże, żeby dostąpić zbawienia. Kiedy człowiek wchodzi w wiek poczytalności i rozumie prawdę Ewangelii, najbliższe, co możemy powiedzieć na ten temat na podstawie Biblii, wiąże się z żydowską tradycją, która zakładała, że chłopiec osiąga wiek męski, kiedy ma 12 lat. Wydaje mi się, że dzisiaj bar mitzwa ma miejsce w wieku 13 lat. W przypadku dziewcząt jest to bat mitzwa. Ma to być wiek, w którym człowiek wchodzi w dorosłość, zaczyna ponosić większą odpowiedzialność za swoje czyny. Ale niektóre dzieci są gotowe, żeby podjąć te decyzje w wieku 8-9 lat. Być może to trochę wcześniej, ale ja powtarzam, jeśli umieją czytać, prowadzą własne życie z Bogiem, rozumieją, czym jest grzech i co oznacza pokutować, prawdopodobnie są wystarczająco duże, żeby przyjąć chrzest. Następne pytanie. Jest jeden grzech, z którym cały czas się zmagam. Czy powinienem zostać ochrzczony? To zależy, z czym się zmagasz. Mnie na przykład czasami bardzo ciężko jest odejść od stołu. Wielu ludzi zmaga się z podobnymi problemami. Przez chwilę jest w porządku, a potem wracamy do starych przyzwyczajeń. Jeśli jednak jesteś uzależniony od jakiejś substancji, zażywasz narkotyki, jesteś uzależniony od pornografii albo zmagasz się z piciem alkoholu lub paleniem papierosów, jesteś zakładnikiem diabła. Mówię o tym, ponieważ warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób wpłynie to na twoje świadczenie. Kiedy ktoś zostanie ochrzczony tak jak ja, świętując swój chrzest, piłem z kolegami, znalazłem się w areszcie, zapytałbym: hej, jesteś chrześcijaninem, co tu robisz? Kiedy zostajesz ochrzczony, a potem idziesz do baru, pijesz piwo, puszczasz kółka z dymu papierosowego i mówisz: tak, Jezus mnie uwolnił. Cóż, nie wygląda na to, żebyś był uwolniony. Przed chrztem chcesz więc porzucić każdy świadomy grzech i zostawić go za sobą. Zanim ja zostałem ochrzczony, wydawało mi się, że uczyniłem duży postęp, ponieważ rzuciłem palenie, picie i przeklinanie. A potem przyjąłem chrzest i Bóg powiedział do mnie: tak, jesteś samolubny i pyszny. Więc nawet po chrzcie jest wiele rzeczy, których trzeba się nauczyć. Nie czekaj, aż poczujesz, że jesteś doskonały. Musisz jednak całkowicie poddać się Jezusowi i nie pozostawać w diabelskich kajdanach. Mamy pytanie, które przysłano z Kanady. Czy w niebie będzie siódmy dzień? Czy będziemy zachowywać go jako szabat?
Myślę, że będzie ono wiele bardziej wywyższone, niż to ma miejsce tutaj, na Ziemi. W Izajaszu 66 czytamy, że od nowych księżyca do nowych księżyca, co oznacza od miesiąca do miesiąca, i od szabatu do szabatu przychodzić będzie każdy człowiek, aby kłaniać się przed moim obliczem. Wiem, że na pewno kiedyś pojawi się pytanie o nów księżyca, więc nie będę rozwodził się na ten temat. W niebie będzie inaczej, ponieważ sam Bóg będzie wśród nas. Na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył jeden dodatkowy dzień, siódmy dzień, żeby z nim obcować. Możecie to sobie wyobrazić? Cały dzień w obecności Boga. Towarzysząca temu chwała, radość i błogość jest niepojęta. W niebie szabat będzie zachowywany, ale będzie o wiele bardziej wywyższony niż na ziemi. Kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni? Jezus powiedział, po owocach ich poznacie ich. Czy kochasz Pana? Czy doceniasz to, co Jezus uczynił dla ciebie? Czy pragniesz z Nim obcować? Czy myślisz o Nim w ciągu dnia? Czy pojawiające się pokusy cię zasmucają? Czy w twoim życiu przejawiają się owoce Ducha Świętego? Czy kochasz ludzi bardziej niż wcześniej? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość – to są owoce Ducha. Czy dostrzegasz je w swoim życiu? Być może nie zobaczysz wszystkich z nich od razu, jednego dnia, ale kiedy spojrzysz na całą ścieżkę swojego życia, zauważysz, że zmierzasz w innym kierunku. Kierunek twojego życia się zmienił. Myślę, że to dobre kryterium. Nie oznacza to, że nie będziesz już zmagał się z problemami i pokusami, ale twoje życie się zmieni. Tutaj mamy wspaniałe pytanie. Urodziłem się w katolicyzmie, ale ostatnio narodziłem się na nowo. Skąd mam wiedzieć, który kościół praktykuje właściwy chrzest? Wystarczy, że poszukasz w internecie, wpisując frazę kościół, który chrzci przez zanurzenie. Nietrudno to znaleźć. Ja zapraszam cię, abyś został z nami na kolejne spotkania, ponieważ będziemy mówić o tym, jak w całym kalejdoskopie różnego rodzaju kościołów, które uważają się za chrześcijańskie, w których jest wiele dobrych ludzi, znaleźć ten właściwy. Wiele z nich nie podąża za naukami biblijnymi. Jak więc znaleźć ten, w którym można zdrowo wzrastać pod względem duchowym? Będziemy o tym mówić. Ktoś pyta, czy kiedy Jezus został ochrzczony, rozpoczął nową misję na ziemi? Chrystus tak naprawdę nie rozpoczął swojej służby na ziemi, dopóki nie został ochrzczony. Podlegał swoim rodzicom i prawdopodobnie pomagał w rodzinnym warsztacie stolarskim. Wydaje się, że kiedy rozpoczął swoją ziemską służbę, Józef już nie żył. Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł, ale nie pojawia się już nigdy po 12 urodzinach Jezusa. Więc musiało się to stać pomiędzy 12 a 30 rokiem życia Chrystusa. Prawdopodobnie prowadził więc rodzinny biznes. Ludzie z Nazaretu mówili, czy to nie jest syn cieśli? Wszyscy wiedzieli, kim on był. Nie rozpoczął publicznej służby nauczania i uzdrawiania, dopóki nie przyjął chrztu, w czasie którego został namaszczony Duchem Świętym. Po tym wydarzeniu całkowicie poświęcił swoje życie Bogu jako nasz Zbawiciel i Nauczyciel. A potem służył przez 3,5 roku. Jednym z powodów, dla których wierzę, że Biblia mówi prawdę, jest to, że Jezus wypowiedział jedno z najbardziej szokujących proroctw. Moje nauki obiegną cały świat. To bardzo aroganckie stwierdzenie, chyba że wiesz, że jesteś synem Boga. Nie skończył żadnego uniwersytetu, nigdy nie odszedł więcej niż 160 km od miejsca, w którym się urodził. Nie miał żadnych stopni naukowych, nie posiadał wojska, nie należał do rodziny królewskiej, a powiedział, moja nauka obejmie cały świat. Obecnie chrześcijaństwo jest największą religią na świecie, więc to proroctwo się wypełniło. Zmagam się z tym, jak być chrześcijaninem 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Czy masz dla mnie jakąś radę? Jeden z moich przyjaciół napisał do mnie w tym tygodniu, mam nadzieję, że nas ogląda. Jest w koledżu i boryka się z problemami w swojej relacji z Chrystusem. Szczególnie w tym wieku, pomiędzy szkołą średnią a 25 rokiem życia, wielu młodych ludzi odchodzi od Boga. Pojawia się tak wiele rozpraszaczy. Człowiek przechodzi ze stanu bycia dzieckiem, będącym pod władzą rodziców, do stanu, w którym ma wolność i prawo do wszystkiego.
Działają hormony młodości i bardzo łatwo jest odsunąć sprawy duchowe na dalszy plan. Czujesz się niezniszczalny, ponieważ nie odczuwasz żadnych bólów i dolegliwości. Nie zdajesz sobie sprawy, że kiedyś się zestarzejesz, a życie nie jest wieczne. To trudny czas. Nie daj się porwać nurtowi. Nawet jeśli nie masz na to ochoty, rozmawiaj z Jezusem. On nigdy cię nie opuści. Jeśli popełniłeś jakieś ogromne błędy, nie zniechęcaj się. Zostań z Nim. On nigdy cię nie porzuci. Jeśli oddasz swoje serce Panu, On cię przyjmie. Nawet jeśli jako Jego dziecko źle się zachowasz, módl się, regularnie czytaj Jego Słowo. Spotykaj się z innymi wierzącymi. Nawet jeśli czasami nie przynosi ci to radości albo czegoś nie rozumiesz, to pomaga. Chrześcijańscy przyjaciele mogą mieć na ciebie dobry wpływ. Kolejne pytanie. Czy po chrzcie powinno mieć miejsce nakładanie rąk, aby osoba ochrzczona otrzymała Ducha Świętego? Nie uczyniono tego w moim przypadku, chociaż zostałem ochrzczony. Ciekawe pytanie. Jest to coś, czego naucza Biblia, a co często jest zaniedbywane. Czytamy, że apostołowie przyszli do Samarii i wkładali ręce na ludzi, którzy zostali ochrzczeni. Kiedy 26 lat temu Karen i ja byliśmy w Rosji, 27, wiedziałem, że Karen mnie poprawi, 28, coraz więcej. Było to zaraz po upadku komunizmu w 1992 roku. Chrzciliśmy tam ludzi. Nie znałem rosyjskiego, więc nie wypowiadałem formuły chrztu, ale wcześniej nauczałem ich przez tłumacza. Wszyscy oni chcieli, żebym po wyjściu z basenu, chrzciliśmy w dużym olimpijskim basenie, kładę na nich ręce. Stałem przy wyjściu z basenu, kładłem ręce na każdym, kto z niego wychodził i modliłem się z nimi przez tłumacza. To samo działo się w Indiach. Ludzie chcieli, abyśmy kładli na nich ręce i się za nich modlili. To bardzo biblijne postępowanie. Nie ma w tym nic złego. Biblia mówi o nakładaniu rąk. Kolejne dobre pytanie. Czy człowiek może być ochrzczony przez krewnego, czy musi to uczynić pastor? Jeśli twój krewny jest pastorem. Powinna to być osoba, która otrzymała pewien autorytet duchowy. W Biblii czytamy, że ci, którzy chrzcili, byli albo apostołami, albo diakonami. Co oznacza, że zostały na nich nałożone ręce, aby przekazać im swego rodzaju duchowy autorytet i ocenić, czy są do tego odpowiednio przygotowani. Gdyby każdy członek rodziny zaczął chrzcić zbyt szybko, pamiętajmy, że ludzie muszą być uczeni. Ktoś wykwalifikowany musi ich nauczać i upewnić się, że rozumieją. Taka osoba powinna mieć ten rodzaj autorytetu, więc uważam, że powinien to być pastor, starszy zboru. W wyjątkowych sytuacjach może to być diakon. Tak jak w przypadku Filipa i Etiopczyka, w tamtym momencie Filip pełnił funkcję diakona, ale stał się ewangelistą. Mamy następne pytanie. Czy po chrzcie powinniśmy czuć się całkowicie oczyszczeni i odnowieni? Możesz nie odczuwać niczego. Kiedy przyjmujesz chrzest, jesteś zbawiony przez wiarę. To tak jakby po ceremonii zapytać małżonków, czy czujecie większą miłość? Powinieneś wiedzieć, że nastąpiła pewna zmiana, ponieważ zawarłeś przymierze, złożyłeś obietnicę i teraz wierzysz, że relacja się zmieniła. Zawsze lubię ten moment i podejrzewam, że ty też. Kiedy po tym, jak młodzi wypowiedzą przysięgę i po modlitwie, odwracam się do publiczności i wypowiadam słowa. Na mocy nadanej mi władzy, a także zgodnie ze Słowem Bożym i prawem państwowym, ogłaszam was mężem i żoną. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. To dla mnie wielka przyjemność przedstawić wam Pana i Panią. I w ten sposób ogłaszam ich jednym ciałem. Stają się nowym związkiem. Pary często mówią do mnie, wow, dopiero to do mnie dotarło. Jestem teraz żoną lub mężem. Myślę, że to szczególne uczucie. Jeśli chodzi o chrzest, Jezus powiedział, obiecuję, że kiedy to zrobisz, ja obmyję twoje grzechy i obdarzę cię darem Ducha Świętego. Uwierz w to, a wtedy to poczujesz. Jeśli uświadomisz sobie, że wszystkie twoje grzechy zostały obmyte, na pewno poczujesz się lepiej. Czy wierzysz? Jeśli tak, prawdopodobnie czujesz się inaczej. Nie zamartwiaj się, o, nic nie czuję. Bóg dał obietnicę niezależnie od tego, czy coś czujesz, czy nie. Ktoś jeszcze pyta, skąd mogę wiedzieć, że Bóg prowadzi mnie w moim życiu?
Przede wszystkim, co mówi Słowo Boże? Gdzie wielu radców, tam jest wybawienie. Szukaj możliwości, które daje Ci Boża opatrzność. Czasami On wkłada w Twoje serce pragnienie, szczególne zainteresowanie. Kiedy modlisz się o prowadzenie, On obdarza Cię różnymi darami i prowadzi Cię w określonym kierunku. Mamy czas na jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy otrzymujemy przebaczenie grzechów, o których nie pamiętamy? Cieszę się, że padło to pytanie. Nie musisz martwić się o wyznawanie grzechów, których nie pamiętasz. Ja też nie pamiętam każdego grzechu, który popełniłem. To, co należy zrobić, to po prostu upaść na kolana i powiedzieć, użyj dziesięciorga przykazań jako wzoru i powiedz, Panie, wiem, że zawiniłem, czcząc innych bogów obok Ciebie. Być może pewne rzeczy stały się dla mnie ważniejsze. Nie szanowałem Twojego imienia, nie oddawałem Ci mojego czasu w szabat albo nie respektowałem Twego świętego dnia. Możesz przejść w ten sposób przez cały dekalog. Jeśli masz nieczyste myśli, jesteś winny cudzołóstwa. Jeśli złościsz się na kogoś, to duchowe morderstwo. Przejdź przez wszystkie dziesięcioro przykazań i jeśli nie możesz nic sobie przypomnieć, módl się modlitwą Dawida. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. I zobacz, czy nie ma we mnie drogi przekory. Panie, jeśli o czymś zapomniałem, być może pożyczyłeś coś od swojego sąsiada i od 3 lat mu tego nie oddałeś. A wtedy Duch Święty przypomni Ci, po roku to przestało być pożyczanie, musisz oddać sąsiadowi jego grabie. Kiedy wyznajesz grzechy, może pojawić się konieczność pewnej rekompensaty, a Ty poczujesz wielką ulgę. Modliłem się w ten sposób i pewnego razu po wielu latach Bóg położył na moim sercu coś, o czym zupełnie zapomniałem i co wymagało naprawienia. Poczułem ogromny pokój. Dopóki o tym nie pamiętałem, czułem się dobrze. On ujawni te rzeczy w odpowiednim czasie. Bóg nie czeka do dnia sądu, żeby powiedzieć, mam Cię, o czymś zapomniałeś. On chce Cię zbawić i pomoże Ci to osiągnąć.